poniedziałek 3 czerwca na terenie rezydencji prezydenta RP w Wiśle odbyło się uroczyste zasadzenie drzewa jabłoni upamiętniającego błogosławioną rodzinę Ulmów oraz wszystkich Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Wydarzenie jest częścią akcji Po owocach ich poznacie, mającej na celu uczynienie jabłoni symbolem pamięci o Polakach ratujących Żydów podczas zagłady. Drzewo wyhodowano w arboretum w Bole Straszycach na Podkarpaciu, przechowującym stare odmiany drzew owocowych. Jest wysoce prawdopodobne, że pochodzi ono od jabłoni, którą sprowadził do tego regionu błogosławiony Józef Ulma. Natomiast został sad, gdzie Ulma osobiście szczepił, sadził i hodował m.in. jabłonie. I z tamtych jabłoni sprzed 80 lat dzisiaj mamy tutaj, można powiedzieć, drugie czy trzecie pokolenie. Tak jak ludzie przekazują sobie dar życia, tak samo i rośliny ten dar życia przekazują sobie w dalszym ciągu. I to jest symbol tamtego czasu. Ale jest jeszcze drugi znak, drugi symbol, bardzo ważny, który uzależnia to, jakie jest nasze serce, jaka jest nasza dusza, czym żyjemy, co dla nas jest wartością. I dlatego mam w ręce Ewangelię i pozwolę sobie przeczytać maleńki jej fragmencik, abyśmy zrozumieli, dlaczego rodzina postąpiła tak, a nie inaczej. Spotykamy się po raz kolejny, bo to nie pierwsze drzewo ulmów, które będzie tutaj trwałym znakiem i świadectwem, które będzie przypominać o wielkiej ofiarności, którą Józef wraz z małżonką dokonali, ratując swoich współbraci wyznania mojżeszowego. Ta akcja została zapoczątkowana w ramach obchodów, także w ramach obchodów roku Ulmów, bo mamy ten rok, warto przypomnieć, rok 2024 to rok, w którym szczególnie obchodzimy ten czas, ale to też jedna z aktywności Komitetu Honorowego Upamiętnienia Rodziny Ulmów, który powstał z inicjatywy pana prezydenta. Bardzo ważne, ponieważ w tym symbolu zawiera się podwójne znaczenie. Z jednej strony to jest to znaczenie, które mówi o pamięci, o symbolu, który symbolizuje tych wszystkich Polaków, którzy ratowali Żydów, szczególnie Józefa Ulmę, bo przecież był ogrodnikiem, był rolnikiem, był sadownikiem, hodował jedwabniki, był też pszczelarzem, edukatorem na swojej ziemi markowskiej, na Podkarpaciu, i był też wynalazcą, człowiekiem o wielu talentach, niezwykle uzdolnionym, ojcem wielodzietnej rodziny, byśmy powiedzieli, ale też takie były standardy, że tych dzieci nigdy nie brakowało i nie brakowało w rodzinie Ulmów miłości, która przekroczyła wszelkie granice, które dziś z dzisiejszej perspektywy wydają nam się niezwykłym świadectwem heroizmu, ale to po prostu wynikało z tego, w co wierzyli, ratując Żydów. I dzisiaj, Szanowni Państwo, tak jak te drzewa znalazły swoje miejsce w kancelarii pana prezydenta, w ogrodach Pałacu Prezydenckiego, w ogrodach watykańskich, czyli ta akcja po owocach ich poznacie, akcja, w ramach której sadzimy to dzisiejsze drzewo, ono wyszło poza granicę, tak wychodzi pamięć o Ulmach i świadectwo wielkiego heroizmu, nie tylko Ulmów, ale także dziesiątków tysięcy Polaków, którzy ratowali swoich braci Żydów. Ważne jest to, że ta akcja ma podwójny wymiar. Z jednej strony to jest ten wymiar właśnie państwowy, bo pokazuje, jaką rolę Polacy odgrywali w czasie II wojny światowej, ratując swoich współbraci. To też ważne świadectwo Józefa Ulmy i także tych, którzy przeżyli wojnę, ale też ratowali, bo Szanowni Państwo, warto podkreślić, że w momencie, kiedy już dokonano mordu na Józefie, na jego żonie, na dzieciach, no także nienarodzonym dziecku w Markowej, cały czas byli ukrywani Żydzi, przeżyli wojnę, mogli dać świadectwo prawdzie. Ważne jest także, żebyśmy korzystali z tego świadectwa i bogactwa w tych trudnych czasach, w których żyjemy, że to drzewo, które jest symbolem też wielkiej miłości, którą Józef Ulma miał nie tylko do swojej rodziny, ale ta miłość rozlewała się szerzej, że ona jest też dla nas pewnym zobowiązaniem, abyśmy tak jak ta jabłoń wydawali
owoce, ale też, żebyśmy byli gotowi każdego dnia patrzeć na drugiego człowieka właśnie z miłością. Szczególnie w tym trudnym czasie, w którym teraz jesteśmy, gdy mamy wojnę u bram, gdy mamy różne niepokoje na świecie. Dzisiaj ksiądz podkreślał kwestię właśnie pokoju. On zaczyna się od naszego serca i zaczyna się właśnie od tego, czy będziemy chcieli wydawać owoce. Nie byłoby Józefa Ulmy, jego wielkiego zaangażowania, gdyby nie to, w co wierzył. Ale o tym pewnie powie ksiądz kapelan. To, co ja chcę powiedzieć, to warto pamiętać, o czym mówił pan prezydent w Markowej. Mówił właśnie o tym podwójnym znaczeniu tej uroczystości, o wielkim heroizmie i o tym, że to drzewo jest także wielkim naszym zobowiązaniem, aby pamiętać o tych, którzy ratowali, ale także być gotowym na ofiarność, która wynika także z tego, w co wierzymy i to, co konstytuuje naszą wspólnotę narodową, te korzenie chrześcijańskie, które dzięki którym Polska przetrwała różne burze, różne niepokoje, budując silną wspólnotę, która będzie w stanie przerwać te wszystkie burze i nawałnice, które są także pewnie przed nami. Bardzo dziękuję dzisiaj Państwu za obecność. Mam nadzieję, że to drzewo tutaj będzie się dobrze miało, będzie wydawać owoce, które będą cieszyć wszystkich, którzy będą tutaj przebywać.